Dzień dobry Państwu, witam ponownie. Kolejna porcja tangowych inspiracji. Kolejna porcja tangowych kostek domina. Pamiętajmy, iż kolejne ćwiczenia, które będą się pojawiać, będą wynikać z poprzednich. Tak jak wcześniej wspomniałem, by pasowały jak kostki domina. W poprzednich odcinkach poświęciliśmy bardzo dużo czasu na pracę stopy, stawu skokowego, kolana. Dzisiaj czas na biodra oraz strony ciała. Zapraszam. Bardzo duże zastosowanie, czyli rotacja ciała, strony ciała, rotacja bioder, nie mówiąc już o wcześniej pokazywanych stopach. Jednym z ćwiczeń, w których i partner, i partnerka wykonują dokładnie te same kroki, jest ćwiczenie pod tytułem Moulinet. Jednakże w tym przypadku potrzebny jest partner lub partnerka, a w obecnej sytuacji jest to niemożliwe. Jednak jeśli jesteśmy kreatywni, a myślę, że tak, to takie rekwizyty jak te pomogą nam w wykonaniu tego ćwiczenia.
chciałbym wnieść troszeczkę wiosny w nasze ćwiczenia. Będzie na pewno kolorowo, będzie pięknie i troszeczkę wymagająco. Rekwizyty, którymi się posłużę do tychże ćwiczeń, to są właśnie te. Wszystkim tym osobom, które lubią kwiaty, te wiosenne, szczególnie polecam to ćwiczenko.
Państwo oglądacie ów filmy, które prezentuję, pamiętajcie o jednej ważnej sprawie. To są inspiracje. Inspiracje, które możemy zatańczyć, będąc w domu. Zatańczyć bez partnera, przećwiczyć, zastanowić się, a może też skorzystać.